Ale dzisiaj zagramy sobie Hearthstone'owe potyczki. Wracamy do naszego smoczego Priest'a. Była przerwa chyba z 2 miesięcy od ostatniego odcinku, ale no, nie miałem czasu na Hearthstone'a i teraz wracamy. Jedna mała zmiana, bo zrobiłem sobie przygodę w międzyczasie i wyrzuciłem jedną gorliwą kapłankę, a zastąpiłem ją nową legendą Branem Miedziobrodym, który ma podwaja nasze okrzyki bojowe i to robi straszną robotę. Zresztą może akurat w dzisiejszym odcinku uda mi się wam pokazać, na czym polega siła Brana. Dobra, Smoczy Kapłan, mamy w tym momencie 11 rangę. Myślę, że na podobnym poziomie chyba graliśmy poprzednio. No dobra, pierwsza walka. Z Jayną różnie bywa. Jayna ma mnóstwo różnych deków obecnie, bo są i mech deki, i tempo deki, i jest Freezemage. No, jest troszkę tych magów, no, więc z magami nigdy nie wiadomo. Można by było to zagrać, ale jeżeli on ma Frostbolta na ręce, to praktycznie zagranie jej w pierwszej turze się wiąże z tym, że jest Coin i Frostbolt. I tyle, jeżeli by chodziło o naszą gorliwą kapłankę. Tym bardziej, że mamy smoczego agenta, którego może zagramy w drugiej turze, to w trzeciej turze można zagrać z gorliwą kapłankę i uleczyć go. Ta karta nam nic nie mówi, bo może to być nadal. No, przy wszystkich praktycznie, bo i to może tempo być deck, i to może być freeze mage. No, no jedyne co po tych dwóch kartach widzimy, że to nie jest mech. Prawdopodobnie to jest tempo mage. Tak prawdopodobnie jest, że to jest tempo mage. Ma być śmieszne! Nie zaatakował nas, widzicie, tym szalonym naukowcem, bo wiedział, że jak nas atakuje szalonym naukowcem, ja zagram goliwą kapłankę i uleczę go, to on tak dostanie niby sekret, ale ja dobiorę kartę, więc kolega. No tak to jest, że jak już gramy troszeczkę na wyższym poziomie, to takich błędów przeciwnicy już nie popełniają. Bo dostałby sekret. Możliwe, że to byłoby losowe odbicie i możliwe, że dostałby też gorliwą kapłankę i że skończyłoby się to na tym, że obydwoje dobralibyśmy kartę. Ale jeżeli on ma, on wie, jakie on ma sekrety, jeżeli to był jakby inny sekret, mogłoby być kiepsko. No, okej. Teraz mam dylemat. Mamy do zagrań dwa. Zagranie numer 1. Bierzemy sobie Shadow Magnes, zabieramy mu niedźwiadka, zabijamy mu tego, tym zabijamy tego. Zagranie numer 2. Zagrywamy gorliwą kapłankę, uleczamy go, dobieramy kartę i nic nam to nie daje, więc To ma być śmieszne! chyba jednak skupimy się na czyszczeniu stołu. Niby teraz smoczego agenta tracimy, ale to i tak nie jest takie najgorsze, co mogło nam się przydarzyć. Okej, w tym momencie nie wiemy, co to jest. Jeżeli to jest lustrzany byt. O, to nie był lustrzany byt. Jeżeli to nie był lustrzany byt, to można było lazurowego smokowca zagrać, ale ponieważ jest to. Nie wiedzieliśmy, zagraliśmy gorliwą kapłankę, żeby to sprawdzić. Chcesz to? Ja to mam. Okej. To nie jest karta, którą chcieliśmy zobaczyć w tym momencie. Brakuje nam jednego many, żeby zagrać te dwie karty. Ale tak, zabijmy go. Kąt w zakręcie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Już się robi. Bardzo niedobrze.
Mogę się liczyć z tym, że to jest kunów zaklęcie. Ale rzadko jest grana ostatnio na mecie, więc... Więc nie zakładałem akurat takiego obrotu sprawy. Dobra, stracimy ją. Na to nie poradzę. Czy chcę wyczyścić stół? Myślę, że tak. Poczekamy, co będzie się dalej działo. Mamy lazurowego smokowca. Scourgemeister, moglibyśmy sobie go wziąć, żeby do nas dołączył. Scourgemeister. No jest i Scourgemeister. No to myślę, że zabierzemy sobie... Myślę, że zabierzemy sobie tego smokowca, bo on tuninguje mu czary. No i widzicie, dwusmatura i mamy trzy kreatury zagrane. I przeciwnik jedną trafci. To jest jedno z lepszych tych combo Priesta. Ono chyba zawsze będzie grało. A raczej nerfa już nie powinna dostać, bo z tego co pamiętacie, Kabaliska Cienia w pierwszym czytaniu przejmowała kontrolę nad każdym przeciwnikiem. I można było grać w deku ich nawet 5-6 chyba, z tego co pamiętam. W pierwszych początkach Hearthstone'a. No i często były takie gry, że zabierało się po prostu Kabaliską Cienia, Kabaliska Cienia, Kabaliska Cienia, Kabaliską Cienia. I było kto więcej razy ukradnie tą Kabaliskę. Okej. Stań po mojej. Zabierzemy mu tego, tą zabawkę, bo... I ją uleczymy, bo to było bardzo niebezpieczne. A w tym momencie mieliśmy już taką przewagę, że raczej nie powinno być żadnych przygód. No i zwycięstwo. Zwycięstwo zgodnie z planem. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Anduin kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Jak zwykle, powiem wam, że gram trochę tym deckiem i powiem wam jedno. Na pewno w tym decku nie patrzymy na to, że mamy piątkę na początek, czy nawet dziewiątkę. Jeżeli macie smoka, zostawiajcie go, bo już kilka gier przegrałem tym deckiem przez to właśnie, że smoka nie miałem. A ja on jest jednak strasznie ten deck wrażliwy na brak smoków. Dobre zagranie. Aj, nie to chciałem sobie kliknąć. Witaj. Oj, dobre zagranie to też jest takie coś trochę podobne, jakbyście powiedzieli powodzenia przed meczem. Śmierć mnie nie przeraża. O kurde. To może być ten... Mój los jest przezrodzony. To może być ten Priest, który polega na kombie z podwajaniem ataku i z podwajaniem życia i wyrównywaniem ataku. Ja nim nie umiałem grać tym deckiem, ale jest to deck bardzo, bardzo niebezpieczny. Bo jak siądzie wam takie jedno kombo, to można zginąć nawet w jednej turze. Okej, daje mi kartę, dziękuję. Okej. Tuningujemy, zabijemy sobie tego, zobaczymy kogo dostaniemy. Kabaliska Cienia, no to... To Kabaliska Cienia wolałbym, żeby mi została na ręce, no trudno. Kabaliską Cienia używamy ją do kradnięcia stronniku przeciwnikowi, więc... Moment, kiedy ona wpada za wcześnie, to też nie jest dobry. Wiem, że fajnie mieć w czwartej turze ją dostaliśmy.
No i co teraz? Nie mówię krągu zdrowia, nie dasz mi czy karty kolejne. No nie ma krągu zdrowień. Jedną kartę dostałem. Krągu zdrowień, chcesz mnie przewinąć, okej. Okay. To ja muszę teraz uważać. Coś mi spali i tak. Bo dziesiąt... No właśnie. No nieźle. Przewija mnie kolega. Już się robi. Ze mnie? Jeżeli ma jeszcze jeden krąg uzdrowień, to będziemy teraz... To dostaniemy teraz niezłe manto. Kolega nas będzie próbował przewinąć. Okej. Okay. Musimy szybko zabić tą kabaliskę teraz. Kradzież myśli. Spoko. Kart już dobraliśmy dużo. Mamy 13 jeszcze. Straciliśmy Shadow Magnes i straciliśmy... Tą kombosę zostawiamy na Yasaira, jeżeli się u niego pojawi. Scourgemeister. Okej. Okay. Ją chcemy teraz, żeby ona zginęła w tej turze, bo już nie chcemy dobierać kart. Pytanie tylko, jak chcemy to zrobić. Myślę, że zrobimy to tak. I tak mamy, widzicie... I tak mamy już tego. Mamy jeszcze lazurowe dwa smoki na ręce, więc to nam też pomniejszy troszeczkę ilość kart. Mamy dodatkowe zdrowie. No dobra, dobierzmy jeszcze dwie karty. A, bo się uleczyłem. No dobra. Ile kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć. Raczej już teraz kart nie będziemy dobierali tak szybko. 11 nam zostało. No dobrze, czekamy, czekamy, co kolega zagra. Siódma runda. Do Yasaira jeszcze dwie tury zostały. Odpowiedź na Yasaira mamy jak najbardziej. Odpowiedź na doktora Buma też mamy. No, powinno być to wygrane dla nas. Co on tam jeszcze może mieć z takich kart? No, Kabalista Cienia jeszcze nie grał. Nie grał... jak ona się nazywa? Kapłanki Bullu? Ta, co uzdrowienie zmienia w obrażenia. A raczej ją ma, bo miał krąg uzdrowień. Nie miał za dużo kreatur z tym, z dużym zdrowiem, więc raczej to nie jest to, co wam mówiłem wcześniej. No dobra, no to my napadamy. On ma 5 życia i czekamy, co się będzie działo. Myślę, że jeszcze dwie gierki zagramy i będziemy kończyli ten odcinek. I w ogóle dzisiejszy stream. Oh my god. Dwie bomby teraz poproszę. Pięknie. Pięknie. Dwie bomby i zabicie. Tak się kończą jakieś takie igraszki. O, mamy 5 gwiazdek. Super. Wiecie, co oznaczają te 5 gwiazdek? 5 gwiazdek oznacza to, że dostaniemy za skrzynkę na koniec sezonu 5 tych. 5 nagród, prawda? 5 paczek. No i teraz dopiero będę miał te 5 gwiazdek aż do legendy. Czy dojedziemy w tym sezonie do legendy? No zobaczymy, no jeszcze kawał drogi, 10 rank. Fakt, że mam kilka takich deków, którymi się mogę dojść spokojnie do legendy. Choćby tym smoczym priestem. Nim się fajnie gra i można, widzicie, wygrywać tym wojownikiem moim. Nawet tym totemowym szamanem.
przy dobrych rozdaniach możecie dochodzić wysoko. A Jesseira najczęściej wyrzucam, ale no... Chciałbym te pozostałe dwie karty zostawić, więc dobrze mieć smoka na łapce. Tym bardziej, że widzicie jaka żenada. Nic na początek nie mamy. A to może być... Priest, znaczy ten... Paladyn oparty na... To może być paladyn oparty na sekretach. A z nim się ciężko gra tym deckiem. Wiadomo, można każdą walkę wygrać. Ale nie mówię, że to są łatwe walki. Czekam na rozkaz. Okej, okay, nic nie zaatakowałeś. Kto wie, ma być śmieszne! No dobrze. No my sobie zagramy tak w takim bądź razie. Czekam okay. Zabije mi tego tanka naszego. Już po tobie. Dobra, ale my zagrywamy kolejnego tanka, tym razem troszeczkę większego. 6x4. No i czekamy, co będzie kolega robił. Nikt nie pozna. Zmniejszy go na 3x3. No okej. Ale i tak nie jest w stanie zabić naszego Brana. Bo braknie mu jednego ataku. Dobrze, czy mamy coś? Nie mamy nic. To wybieramy kolejną karcioszkę. Mamy smoczka małego. To dobieramy kolejną karcioszkę. Zagramy sobie smoczka i uleczymy... Nie uleczymy sobie. Zabijemy sobie tego. Dopiero teraz go uleczymy, żeby miał 8. Dobra, czekamy. Ślużożer nie jest... Tak, on się nazywa Ślużożer? Nie Ślużożer, on się nazywa Ochydziarz. Ochydziarz nie jest dobrym... dobrą informacją dla nas. Przydałby się teraz... jakiś smok tant. O, właśnie. Tak, właśnie, to by się przydało. Dobrze. No i na razie kontrolujemy tą walkę. Ile jest? 19, 20 w kartach. On ma 7, my mamy 4. Nas smok ginie, ale to jeszcze i tak nie jest najgorzej. Ciekawy, w który sposób zginie. A tak od bohatera. I atak od ochydziarza pewnie. Tak jest. Mamy teraz zagranie takie. Zagrywamy sobie to i to. Bran będzie duży, zniszczymy tego. Możemy zagrać też hukoboty. Będziemy mieli 4 hukoboty i ten, ale nie. Zagramy bardziej defensywnie. Zniszczymy mu Divine Shielda, żeby nie dostał Blessing of Kings. Bo teraz jak dostanie Blaze of Kings, to przynajmniej oberwie dosyć porządnie. Znaczy w sumie mieliśmy Słowo Cienia, więc mogliśmy zaatakować go w twarz. Tak sobie myślę. Jeżeli nie ma Blaze of Kings, to nie ginie od tych, choć teraz z Hero Power możemy zginąć. Albo z jakąś kreaturką, jak trafi nas tutaj. No niestety. To straciliśmy przez to 2 hukoboty. Tylko i wyłącznie 2 hukoboty straciliśmy tym zagraniem. Zagranie doktora Booma dawało nam 2 hukoboty więcej. Czekam na rozkaz. I można było zagrać te 2 hukoboty i zabić tego...
Okej, teraz co ja chcę zrobić? No zagramy teraz doktora Booma. Zobaczymy, co się będzie działo. Jaką on ma odpowiedź na to zagranie. Na stole ma 6 obrażeń. Okej. Na to mamy odpowiedź. To nie jest dla nas problem. Dobrze się stało. Zużyjemy Shadow Magnes, żeby zabić tego. I zagramy to tak. Wyczyściły mu stół. Mamy 2 karty jeszcze na ręce. Mamy doktora Booma na stole. On ma 12, my mamy 30. Pytanie. To jest ten paladyn z leczeniem. On zaraz zagra taką fajną kartę, która go uleczy do pełni zdrowia. Przydałby się Skurczmajster w tym momencie. Skurczmajster byłby genialny. Bo zauważcie, że on ma tylko po jednej karcie z każdego rodzaju. Zaraz się możemy spodziewać, że się kolega uleczy. To zadawał wszystkim po 5, poza raz Jeseirą, dokładnie. Ukobot, okej. Okay. Czyli doktor Boom, dokładnie. Doktorek ginie. Okej. Okay. Co ja mam teraz robić z kolegą? Okej, wchodzisz tutaj. Czekam na rozkaz. Zapijmy tego doktora Booma, bo Jeseira i tak ginie. A, mogłem Jeseirę uzdrowić. W sumie mogłem ją uzdrowić. No dobra. Bo ona teraz ginie. Jakbym ją uzdrowił, to miałaby szansę przeżyć. Zobaczymy, co on tutaj. Umieść to jabłko na twojej. A nie, dwóch nożowników, czyli to nie jest ten deck oparty na tym uleczaniu się. Okej, okay, zabijemy sobie tego nożownika. Cofniemy sobie go na rękę, żeby mógł zadać 3 obrażenia w następnej turze. No i zmierzamy to chyba do kolejnego zwycięstwa. Jest taka opcja na pewno. Brakuje nam, jakbyśmy dobrali jeszcze jednego takiego plugawiciela, to byśmy go zabili. Okej. Czekam na rozkaz. No dobrze. Zabijemy go. Weźmiemy sobie tego tancika małego. Zagramy sobie kultystę i czekamy, co on teraz odpowie. Jaką będzie miał odpowiedź na nasze zagranie? To broni, ludzie! No. Okej. Okay. Konsekracja. To boli.
To bardzo boli. On ma teraz ile? Dobra, ale my go zabijemy, okej. Okay. Spoko. Dobra, udało się. Top deck i wygrana. I idziemy do góry. Idziemy do góry, jeszcze jeden pojedynek w tym odcinku i kończymy stream na dzisiaj, kończymy nagrywanie na YouTube'a. Czy uda się wygrać po raz czwarty w dzisiejszym dniu? Muszę chronić. A w sumie powiem wam, że od 17 rangi, jak gram, przegrałem jeden jedyny tylko mecz. A tak to wszystko wygrywam na podwójnych gwiazdkach. Dobra, lazurowego smokowca zostawiamy, to możemy wyrzucić. Walczymy z druidem, Shadow Magnet sobie zostawmy, może się akurat przyda na coś. Pozdrawiam cię. A witaj, witaj. Witaj. Dwa kryształy na sam początek, okej. Cień z Naxxramas na początek. No dobrze. Mamy Vordjinna. To może być odpowiedź na jakiś duży cień z Naxxramas, jakby sobie gdzieś urósł mu do jakichś niewyobrażalnych rozmiarów. Póki nie mamy słowa cienia. Poza tym z druidem jest to, że on może mieć... On może mieć kilku takich dużych stronników. Cholera, no. Tak to wymyślił. Dobra, zagramy tego Scourgemeistera, żeby mieć kogoś, to zabije mu ten Shadow z Naxxramas. Agresiv? A nie, zabije mi Scourgemeistera. No niedobrze jest. Potępienia czekają na rozkazy. No nie jest dobrze. No nie jest dobrze, wam powiem. Bierzemy kartę, może akurat coś dojdzie. Zagrajmy tak, tak. Dobierzemy kolejną kartę. No i dobra. Dobre zagranie. Co nas przeciwnik wymyśli? Za piątkę, okej. Czy mam jakieś zagranie? Teraz fajne. Możemy zrobić to tu. Mamy kilka zagrań. Możemy Shadow Magnet wykorzystać, żeby zabić tego i kawalerskie cienia naszą. Tomeczku! Coś tutaj włączył. Nie, Tomek. Tomek, nie! Spokojnie, Tomeczku. Możemy strzelić do niego, zabić go tak. Ale w każdym tu przypadku ginie nam. Tak, moglibyśmy zagrać sobie jeszcze to. Tak, zabrać go. Dobra, i tak chyba spróbujemy. Zabierzemy sobie tego. Zagramy sobie tak. Zagramy tak. I tak. Mogę go w sumie wcześniej uderzyć, żeby on nie dostał buffa właśnie, no. Mogę wcześniej nim uderzyć, dopiero wtedy jedna z tych dwóch naszych kreatur dostałaby tego, dostałaby... buffa, no to był misplay. Okej, musimy na pewno zabić... Musimy go zabić, bo on może nam urosnąć, więc... Musimy to na pewno tak zrobić.
Okej, co on zrobi? Uleczy... Dwie karty dobierze, no bo ma za dużo życia, żeby się leczyć, okej. Okej. Zabijmy go i się uleczmy. Dobra, dajmy, gramy teraz na przeczekanie. Teraz gramy na przeczekanie. Delikatna inicjatywa po naszej stronie. Doktor Boom. No okej. Dobra, poświęcimy sobie smoczka. Poświęcimy sobie smoczka, żeby zabić tego doktora Booma. Tomek, zaświeć to światło. I nie gaś go już, dobrze? Dobrze? Gdzie mam uderzyć? Okej, Tomuś, zaświeć światło. Mój synek, widzicie, bawi się z wami, więc może gasnąć światło za mną i się zaświecać. Okej, teraz robimy to tak. Zabijemy sobie tego. Zagramy tak i tak. Zobaczymy, gdzie bomby polecą. Okej, poleciały... Okej. Poleciały tak, że przeżył nas Virgin. Kolega dobiera. Ile mu zostało? 12. Mamy przewagę w tych kartach. Tym razem to nie jest taki pojedynek jak wtedy, do które były wcześniej. Przeciwnik gra troszeczkę lepiej. Shadow... Słowo cienia. No niech będzie. No bierzmy też kartę jedną. Uleczmy bohatera, bo mamy już mało życia. I za szóstkę jego. No dobra. Mamy dwie kreatury na stole, mamy Jaseira jeszcze w obwodzie, kabaliskę cienia, nie mamy jeszcze Scourgemeistera, przydał się Scourgemeister. Kurde, jakie... Może mieć kombo, bo gra zaczyna grać bardzo agresywnie mój przeciwnik. Dlatego, jeżeli ma kombo, musimy mu czyścić stół. Bo teraz to jego kombo zadaje 14 obrażeń, które muszą i tak wejść w naszego smoka, więc... Jeden dziki ryk zagrał już. O, teraz by się przydała jak nic ten... Holinowa. Nie mamy Holinowej. Dobra, grajmy Jaseira. Grajmy Jaseira i czekajmy, co się będzie działo. Może będziemy mieli Little Damage w następnej turze. I znowu taki mecz, powiem wam, bardzo wyrównany. Tomek widzę, że wyłączył światło. No, ale i tak mnie widać chyba. Dobra, to może obrazować combo, ale nie ma komba, bo nie zagrał dzikiego ryku. To jest takie po prostu, można powiedzieć, rozpaczliwa obrona. Shredderkę cofnijmy. Zabijemy Shadowa. Uleczymy się. I na razie tyle. Czekamy, co będzie dalej. Teraz jeżeli ma combo, to nas zabija. Czyli jeżeli ma combo, to nas zabije. Czy ma combo? Jest siła natury. Czy ma dziki ryk? Jak ma dziki ryk, to przegraliśmy. I czy ma dziki ryk?
Wybacz mi. Chyba ma. Skończy nam się świetna pasa. Będzie druga przegrana. 17 rangi. No ma ten dziki ryk, czy nie ma? Ma ten dziki ryk, czy nie ma? Ma ten dziki ryk, czy nie ma? A to jest jedyna karta, która nas teraz zabija w tym momencie. No. No. No to nie jest dziki ryk, ale jeszcze wciąż ma... Okej, nie miał dzikiego ryku, no i spoko. No dobrze. O, rozumiem, że to jego wybacz miał znaczyć tylko tyle, że... kolega chciał nas zastraszyć, że może się poddamy. Wiecie, tak... Może napić damy ten poddaje się i GG. Dobre zagranie. Ale myśmy się nie dali nabrać i... I chyba mamy kolejną zwycięstwo. Jezi Shredder, którego cofnęliśmy wcześniej. Jezi Dziki Ryk, tylko teraz jest dopiero dobrany. Jakby dobrał tą kartę jedną turę wcześniej, to byśmy przegrali. A tak, to widzicie, kolejna wygrana. I tyle w dzisiejszym odcinku z Smoczego Priesta. No i w bliższym czasie może się pojawi jeszcze jeden odcinek. Jak dobrze pójdzie, to w weekend go nagram, czyli będzie gdzieś po weekendzie. Więc trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć!